Witam, witam Was bardzo serdecznie w prognozie Feng Shui na kolejny tydzień. Na kolejny tydzień września od 14 do 20 września. Moi drodzy, w tym tygodniu mamy bardzo sprzyjające energie, to jest jedna wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że jest jeden bardzo wyjątkowy dzień. Jaki to dzień? Oglądajcie film do końca. Lecimy! Przypominam Wam również, że jest to czas po pełni. Pełnię mieliśmy w ostatnią sobotę. W związku z tym, że Księżyc zmierza do Nowiu, możemy zacząć pracować nad kwestiami, których chcemy się pozbyć. Możemy zacząć różnego rodzaju terapie oczyszczające. Jest to również fantastyczny czas na detoks. Link do filmu Detoks podaję Wam w opisie tego bieżącego filmu. Września, środa. Moi drodzy, jest to bardzo dobry dzień. Oficer panujący to oficer 10, oficer przyjmujący. Żywioł, który odżywiamy tego dnia, to metal yang. Znak zodiaku panujący to koń. Jest to dzień dobry niemalże na wszystko. Nie ma rzeczy, których nie moglibyśmy robić tego dnia. Mamy bardzo sprzyjające energie. Jest to dzień dobry na podróże w sprawach biznesowych, ogólnie na dalekie podróże. Dzień dobry na spotkania towarzyskie, na randki, na prace gruntowe, na rozpoczęcie nauki. Jest to po prostu bardzo dobry i sprzyjający dzień. Dzień jest szczęśliwy dla tygrysów, koni, kózek i piesków, kiepski natomiast dla szczurków, bawołów, smoków i małpek. Moi drodzy, jest to oficer przyjmujący, jest to bardzo korzystny dzień, pomimo tego, że jest to środa, to jest to dobry dzień na zawarcie małżeństwa, na oświadczyny, a więc drodzy panowie, jeśli macie taki zamiar, to z dużym prawdopodobieństwem te oświadczyny zostaną przyjęte. Jest to bardzo dobry dzień na przyjęcie edukacji oraz prośby na przykład o jakąś przysługę czy o ważną dla nas sprawę. Z dużym prawdopodobieństwem osoba, którą poprosimy o pomoc, po prostu się na nią zgodzi. Jest to również bardzo dobry dzień na to, aby rozpocząć nową pracę, aby rozpocząć ogólnie dla nas coś nowego. Natomiast nie powinniśmy raczej w tym dniu rozpoczynać jakichś długoterminowych remontów czy na przykład kuracji medycznych. W sumie jest to również taki kiepski dzień na uczestnictwo w pogrzebach i pochówek zmarłych. Po prostu w tym dniu celebrujemy wszystko to, co jest dobre i co może mieć długoterminowy wpływ na nasze życie. 15 września, czwartek. Oficer panujący to oficer 11. Oficer otwierający, czyli moi drodzy, inauguracja. Żywioł, który odżywiamy, to metal yin, znak zodiaku chińskiego to koza. Jest to również dzień dobry, po prostu na wszystko. Jedyne, czego nie powinniśmy tego dnia robić, to kopanie gruntu. Moi drodzy, oficer otwierający, czyli inauguracja,
Jest to korzystny dzień na wszelkiego rodzaju aktywności związane właśnie z otwieraniem i inauguracją czegoś. Fantastyczny dzień na zaręczyny, na zawarcie związku małżeńskiego, otwarcie nowego biznesu, przyjęcie inauguracyjne w nowym mieszkaniu czy domu, podpisanie umowy jakiejś długoterminowej, rozpoczynanie podróży, podróże biznesowe. Jest to również dobry dzień na rozpoczęcie nowej pracy oraz edukacji. Nie powinniśmy natomiast wykonywać prac, gdzie po prostu będziemy kopać w gruncie, nie powinniśmy przesadzać roślin. Dzień szczęśliwy dla królików, koni, kózek, piesków. Kiepski dzień dla szczurków, bawołów, węży, kogutów. 16 września, piątek. Oficer 12, zamykający. Żywioł, który odżywiamy, to jest woda Yang, znak zodiaku małpa. Moi drodzy, jak to oficer zamykający? Oficer 12 zamykający jest to ostatni oficer cyklu, jest to ostatni dzień i odradza się wykonywanie jakichkolwiek ważnych czynności. Ale można tego dnia dokonać pochówku zmarłych. Jest to dzień szczęśliwy dla szczurków, smoków, węży i małpek, natomiast kiepski dla tygrysków, koników, piesków i świnek. 17 września, sobota. Oficer pierwszy, ustanawiający, tworzący. Moi drodzy, jest to dość niekorzystny dzień, pomimo tego, że oficer pierwszy jednak powinien nam wnieść coś dobrego, to ta sobota jest takim dniem, no, nie za bardzo dla nas wszystkich. Ale żywioł, który odżywiamy, to woda in, znak zodiaku to kogut. Szczęśliwy dzionek dla bawołów, smoków, węży i kogutów, kiepski dla królików, kózek, piesków i świnek. Moi drodzy, w tym dniu raczej nie podejmujemy żadnych długoterminowych działań, ani żadnych innych, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, na nasze życie długoterminowo. Jest to po prostu zły dzień, niemalże na wszystko, co chcielibyśmy zrobić. Również spotkania towarzyskie mogą nam się nie udać, mogą być zakończone jakimiś awanturami, kłótniami, czy czymkolwiek tam sobie nie wymyślicie. Remonty, których się podejmiemy, po prostu się nie udadzą. Także tego dnia polecam po prostu relaks, pomimo tego, że jest to sobota. No i moi drodzy, 18 września, jest to pamiętny dzień, ponieważ jest to dzień moich urodzin. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech ci gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Zdrowiu, szczęściu i radości świeci coraz jaśniej. Zdrowiu, szczęściu i radości świeci coraz jaśniej. Sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Pomimo tego, że jest to dzień moich urodzin, niestety dzień według prognozy Feng Shui nie jest akurat dla mnie sprzyjający. Moi drodzy, oficer panujący to oficer drugi, uprzątający. Żywioł, który wspieramy, to drzewo Yang, znak zodiaku to pies.
nie jest to zbyt ani zbyt dobry, ani zbyt zły energetycznie dzień. Raczej bym powiedziała, że jest zrównoważony, ale ze względu na panującego oficera, to raczej nie podejmujemy działań, które miałyby związek z długoterminowym naszym życiem. I teraz jest to dzień szczęśliwy dla tygrysów, królików, koni i piesków, natomiast kiepski dla szczurków, smoków, małpek i kogutów. Dzień dobry na medytację, na to, żeby rozpocząć remont, na zmianę miejsca zamieszkania, to jest bardzo ważne. Natomiast jest to dzień kiepski właśnie na spotkania ze znajomymi, na podpisywanie kontraktów czy umów oraz na rozpoczynanie dalekich podróży. To jest bardzo dobry dzień na to, żeby rozpocząć porządki, oczyszczanie ciała, oczyszczanie umysłu. Można iść do spowiedzi, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Ogólnie dzień dobry na to, żeby się czegoś pozbywać. Możemy rozpoczynać diety, rzucać nałogi i tutaj zachęcam Was do zwrócenia uwagi na kursy, które stworzyłam, czyli co pić zamiast kawy. To jest bardzo ważne, żeby nie doprowadzać do destrukcji swoich wewnętrznych płynów organizmu oraz jak rzucić palenie. Znajdziecie tam rozwiązania na swoje nałogi. Linki w opisie. Co jeszcze możemy robić? Ogólnie możemy tego dnia zakończać niechciane kontakty albo jakieś relacje, które nam się nie podobają, nie leżą, które nam ciążą. Ogólnie jest to taki dzień, gdzie możemy zakańczać, tak? Czyli uprzątamy wszystko to, co gdzieś tam się nagromadziło, z czym nie zrobiliśmy porządku i zamykamy pewien etap naszego życia. Więc moim zdaniem energie, które panują tego dnia, również są bardzo fajne, i takie sprzątanie od czasu do czasu zawsze się przyda. 19 września, poniedziałek. Oficer panujący to oficer trzeci, wypełniający. Żywioł, który wspieramy, to jest drzewo in, znak panujący, świnka. Dzień szczęśliwy dla tygrysków, królików, kuzek i świnek, natomiast kiepski dla bawołów, węży, małpek i kogutów. Jest to dzień dobry na modlitwę, na medytację, na pracę w gruncie, a więc jeśli chcielibyśmy przesadzać roślinki i robić jakieś porządki w ogrodzie, jak najbardziej. Można podpisywać umowy i kontrakty długoterminowe i spotykać się ze znajomymi. Kiepski dzień na rozpoczęcie nauki i przygotowywanie się do egzaminów. Moi drodzy, jest to również korzystny dzień na to, żeby otworzyć biznes, podpisać jakiś kontrakt, jechać na konferencję. Również jest to dobry dzień na zaręczyny, więc jeśli któryś z Panów ma taki zamiar, żeby się oświadczyć, to ma drugi dzień na to, aby właśnie to zrobić. Tego dnia zaręczyny powinny zostać przyjęte. Oświadczyny powinny zostać przyjęte. Jest to również bardzo dobry dzień na przyjęcia oraz, moi drodzy, na odbieranie długów. Jeśli ktoś Wam wisi jakieś pieniądze, to tego dnia upomnijcie się o nie. Jest duże prawdopodobieństwo, że Wasz dłużnik odda Wam wszystko co do złotówki. Także powodzenia! No i mamy wtorek, 20 września, czyli wtorek, 20 września. Oficer, który panuje, to oficer czwarty, równoważący. Żywioł, który trzeba wspierać tego dnia, to ogień, yang, znak panujący, szczur. Dzień szczęśliwy dla szczurków, bawołów, węży i małpek. Kiepski dla tygrysków, koników, kuzek i piesków.
Jest to dobry dzień na podpisywanie umów długoterminowych i biznesowych. Zły dzień na spotkania towarzyskie, randki oraz rozpoczynanie dalekich podróży. Moi drodzy, oficer czwarty, równoważący, możemy tego dnia również oddać się medytacji, aby oczyścić umysł. Jest to dobry dzień również na jakieś negocjacje czy mediacje, również na takie mediacje psychologiczne, rodzinne. W tym dniu można to wykonywać. To jest bardzo dobry dzień na to, żeby pozbywać się złych nałogów. A więc jeszcze raz, jak rzucić kawę i jak rzucić palenie w opisie. Możecie również skorzystać z ogromnej dawki wiedzy w postaci filmu Detox. Link również w opisie. Można tego dnia również rozpocząć jakiś remont albo na przykład budowę domu, budowę czegokolwiek. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku prognozy Feng Shui. Przypominam Wam, że osoby wspierające kanał mają dostęp do tej prognozy nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli więc jesteście miłośnikami Feng Shui, to zapraszam Was do wsparcia kanału. Dzięki temu będziecie znać prognozę z dużym, dużym wyprzedzeniem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, czy do usłyszenia w kolejnych prognozach Feng Shui oraz w innych filmach na kanale. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa, pa.